Okej, więc witam was w czwartym odcinku z Simsów. Już nie będę przedłużała, tylko po prostu zaczniemy grać. Jest piąta rano, jest sobota. Dzisiaj mamy wolne od pracy, więc dzisiaj może coś porobimy ciekawszego. Ale na początku, na dobry początek dnia, prysznic. Ja muszę sobie krzesło trochę wziąć wyżej, bo mnie nie widać. Siebie przybliżę trochę może. Okej. Jak weźmy prysznic, to może dobrze by było, żeby sobie poszła i pograła może na kompie. Dobrze, że tak rano zaczęła dzień, to będziemy mieli więcej czasu, tak jakby więcej weekendu. I ja bym chciała, żeby ona jeszcze poszła skałki powykopywała zanim coś, bo może nam się to przydać dosyć. O Boże, nie włączam stopera. Dobra, żeby dowiedziała, że chyba minutka zleciała ponad. Teraz mam jakąś wiadomość, nie ma czasu teraz na to. Super. Stoper. Start. Dobra, minutka już minęła, tak więc możemy już kontynuować. Już dwie skałki ona tutaj idzie zbierać. Tak, te dwie. Kto tu przyszedł łowić? Aleksandrę. Aleksander! Przyzwaniec! Wow, okej. Słabo tu widzę, bo to światło mi tak odbija i ekran. Tak dziwnie sobie muszę przybliżyć trochę. O. Zanim ona te skałki, widzicie, już jest 7 godzina. Zabawa jej rośnie. Później to będzie musiała wrócić do domu, żeby sobie pęcherz załatwić. Jeszcze tylko tą skałkę. Później z powrotem wróci do domu, będę musiała się załatwić, bo no niestety zapomniałam rano. Cytryn jakiś, okej. I głodna jeszcze jest. A może jakby tak... Co to? Aha, dobra, dobra, dobra. Później się umówimy z Jamesem. Podróżuj z, weźmiemy, pójdziemy na takie śniadanie, myślę, z Jamesem. A później otwórz to. A to już będziesz podróżować, dobra. Tak, ta żaba tygrysia to jest dobry sposób, bo dużo kasy nam za to idzie. Skaz z kmieliną. Zaraz. Wydobądź, to później wyślemy do rady. To już jak wróci, bo teraz będzie musiała iść na jakieś śniadanie, jak tylko się załatwi. Chowała, no wyhodowała, okej. Okay. Już podróż. Idziemy, gdzie tu możemy zjeść? A, tu nie ma restauracji, zapomniałam. Może do baru pójdziemy, to w sumie będziemy mogli chyba zjeść. Już nie pamiętam, jak to jest. Może pójdziemy sobie do parku i po prostu zrobimy jakieś hot dogi czy coś. To jest chyba dobry pomysł. Połowę mi głowę ucina. Dobra, muszę sobie telefon ustawić. O. W ogóle mam co do kitki plany, ale na razie wam tego nie zdradzę. Powiem wam tylko, że seria się będzie... Robię coraz ciekawsza, mam parę planów różnych, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. A na razie idziemy do parku i długo to trwa strasznie, już chyba minutę nawet. O Boże. O, dobra, jesteśmy z Jamesem, może na początku coś pogadamy. Ożywiona rozmowa, żeby to nie była taka, wiecie, smutna, nudna, tylko żeby się coś tutaj działo. Może jakiś kawał. Śmieszna historia, będzie dobra na rozpoczęcie dnia. O tej godzinie ta jeszcze śpię. Grill, poświęć swoje niskie pieniądze i zrób hot dogi. Jest romantykiem. To dobrze, bo ja też, znaczy jak kitkałem, tutaj w grze.
No idź już zrobić te hot dogi. On też jest pogodny. Aha. Mini kaboczyn, dobra, weź idź, te hot dogi, już nie zwracaj na nim uwagi. Poświęciliśmy ostatnie pieniądze, a on tak chyba będzie flirtował z nią. Nie. O, robimy zdjęcie. Gdzie ona się zapisała? Aha. Dobra, żeby on tam z nim nie gadał długo. O Jezu, nie możesz go zawołać na posiłek? Kurde, kiepsko. Myślałam, że sobie zjecie razem coś. A możesz go tutaj zawołać? O, zawołaj go. Może też skosztuje naszych pysznych hot dogów. Może zje z nami. Zaproś do jedzenia, jest takie coś? Nie ma. A może z nim pogadać, jak on tak stoi, to sobie siedzisz, to zapytaj go, jak minął dzień. Może usiądzie koło ciebie. Pochwal go. A, on usiądzie, okej, okay, będzie, myślę. Tak. A jeszcze screena zrobił. Oj, nie tak. O. O. Będzie dużo zdjęć. O, tam ktoś idzie zły. Świr chyba, z tego co pamiętam. Ale też jest, bo nie zapomina jedzenia. Schowamy sobie te hot dogi za nasze niskie pieniądze, są zrobione, więc niech zostaną razem z nami. Otwórz to. Chcę zobaczyć, co tam znalazłaś. Co tam? Co tam? Co tam? O, figurka! Jej! Sypi. Okej. Okay. Wydobądź. Albo nie. Jeszcze weź może te żaby. Rozmnażaj, żeby tu zawsze pieniądze jakieś były, bo wiecie, 35 simoleonów dla nas to jest wow, dużo. Piszecie mi, że mogę sobie wpisać kod kaczy, na przykład na tylko 1000, żeby się nie bawić w kody jakieś wielkie czy coś. A nie, na razie jakoś nie mam planu, żeby, wiecie, bo... No, zobaczymy, może kiedyś tam, jak mówiłam, może wygramy w Totolotka. Strum, strum, strum. To weź sobie pochwal go, szczerze. Jeszcze. I on jest? James. A on już chciał do domu iść. James, jesteś jakiś nieprzyjazny. Okaż mu podziw, że jest taki nieprzyjazny dla znajomy, który zaprosiła go na lunch, śniadanie, obiad. Okej, dalej, co bym chciała zrobić? Dobra, już później pożegnamy się. Chyba myślę, bo ja bym chciała jeszcze w domu parę rzeczy załatwić. Więc może obejmij go przyjaźnie na zakończenie. I idź do domu. Mam dwa razy do załatwienia w domu. Już idź. Dobra. A ja wrócę do was, jak już będziemy w domu. Okej, już jesteśmy w domu. Na szczęście hot dogi schowamy do lodówki, żeby nam się nie zepsuły, bo no, jedzenie jest nam potrzebne. Teraz chciałabym tą figurkę tutaj. Na razie nie będę kupować następnej półki, dopiero jak weźmiemy następną, wydobądź. A ktoś mi napisał, że moja sumka jest brzydka. Ładna jest, mi się podoba. Wydobyłaś? No co, sprzedaj, bo i tak nic więcej z tego nie będzie. Następnie chciałabym również gdzieś tutaj coś chyba ominęłam dzisiaj. O, tutaj,
A nie, to jest jakieś coś dziwne, coś. Chciałabym zobaczyć to drzewo. Co, nic takiego się z nim nie dzieje? Tylko się ono mi dziwnie wygląda, jakby tu jakieś wejście było. O, może się podlać. Podlej! He. Zawsze coś. Podlej jeszcze raz, bo na drzewo to taka malutka konaweczka to jest nic. Mogę nawet powiedzieć, bo przelałaś chyba. Rozmawiaj o naturze. Dobra, to wygląda dziwnie. Znowu rozmnożymy żabę. Wiem, że jestem dziwna, bo cały czas rozmnażam te żaby, ale no cóż zrobić, cóż zrobić. No nic nie zrobić. Musimy pieniędzy trochę nazbierać. Ja bym chciała jeszcze coś, może tutaj coś wydobyć, jakąś skamielinę zdobędziemy, może pierwiastek nam przyjdzie z tamtej. Fajnie by było w sumie. Chciałabym zbierać te pierwiastki. Co tu mamy? Wydobądź. 50. Huhuhu. Bogaci jesteśmy. Samochody jeżdżą, a ja samochodu mieć nie mogę. Dobra. Mniejsza o to. Idź do domu. Szybciutko. Nie, żeby nie przedłużać nam odcinka tutaj na głupie patrzenie, gdy do domu idziesz. Zabawa jest ci mega potrzebna. Poziom logiki jeszcze. Gdzie tu twoją książkę? Tutaj ona chyba jest. Czytaj. Nie, tu gdzie ona jest? Nie, no serio, gdzie jest ta książka? Czy jestem ślepa, czy co? Nie widzę jej. Może jeszcze raz zobaczymy. A jest logika. Wieczorem warto sobie poczytać książkę, to jest taka dobra pora na czytanie. Jakie ja mu chciała rzeczy mieć w domku jeszcze, bo... Co myślicie o tym, żeby powiększyć domek? Bo w sumie, słuchajcie, byłby to całkiem okej pomysł, jakby tak jedno, tu jedno. Oj, już trochę pieniędzy nam zniknęło. Tylko w sumie nic by się nie stało. Tutaj o jedno można by było. Już tyle pieniędzy straciliśmy. I daszek. Tylko że dlatego to chciałam powiększyć. Bo chciałam dodać tutaj do kuchni, znaczy, nie, nie, o to mi chodziło, nie, nie, nie. W sensie, że nie wiem, jak to wyjaśnić, bo nie, no w sumie to wyjdzie wtedy na to samo, to nie, nie, nie. Nieważne, o co mi chodziło. Wiem, że wydaję pieniądze na takie głupie rzeczy, ale na razie nie czuję potrzeby kupować innych rzeczy, bo no wydaje mi się to na razie zbędne. Może jakąś firankę, żeby tak pusto tutaj nie było, bo masakra. A taka? O Jezu, jaka śmieszna. A ta chyba by była całkiem okej, ale ona głupio wygląda, bo tak tu przenika nam. A jakby tak okno to zabrać tu na przykład, w sensie, że o tutaj, albo na przykład, nie wiem, dać takie drugie okno.
o takie. Co mi dużo pieniędzy na to nie poszło, ale... A i tak nie mogę dać zasłonki, okej. No widzicie. To nie, cofamy to. Na razie tutaj okno nam wystarczy. Ja bym chciała może jakiś obrazek kupić. Nie, wiecie co? Kupię drugą półkę, o taką, bo jest mi potrzebna. Bo zaraz znowu pewnie jakieś figurki otrzymam czy coś. Tutaj to bym chciała jakoś tak... Boże, co ja bym jeszcze chciała? Ja wiele rzeczy bym chciała, ale nie jest... Jestem dokładnie pewna co. Tutaj mnie na nic nie stać. Chciałabym mieć coś takiego. Dobra, nie, wiecie co? Na razie nie wydajemy pieniędzy, bo nie mam aż tak dużo, żeby ich aż tyle wydawać. Dobra, ona sobie czyta książkę. Teraz będzie miała ten drugi poziom już. Więc będzie spoko. Później jeszcze sobie zje... Nie na szybko nic. Zje sobie ten makaron z serem. Żeby nie... Jezu, nie skończyła tego. No niech... O! Kurde. Sprzedam ją. Jutro przypomnijcie mi... Znaczy, tak. Przypomnijcie mi, żebyśmy poszli do parku. Ona sobie pogra w szachy. Żeby właśnie sobie poziom logiki podbić. Ona idzie spać, a ja wracam do was rano. Okej, ja już tutaj wstaję. Jeszcze zobaczyłam w trybie kupowania, że mam, czy dostaliśmy jakieś zasłony, więc możemy je sprzedać. Zawsze jakieś tam pieniądze będą. Niech ona idzie pod prysznic. Dzisiaj wstała trochę później niż wczoraj, no ale... Czemu nie możesz tutaj iść? No, prysznic. Zamknę. A, drzwi się usunęły. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Ja naprawdę, naprawdę nie wiem, o co chodzi. Tutaj były drzwi, tak? Tutaj. Aha. Okej, jestem dzisiaj zakręcona. Okej, no niech idzie sobie tutaj. No dzisiaj wstała trochę później, no ale... Musiała się wyspać do końca. Teraz pójdziemy, bo ja chcę, żeby ona sobie w szachy pograła. Aha, nic pozmywane z wczoraj, okej. No. Dobra. I idziemy M. Ja już wrócę do was, jak będziemy w parku. Okej, no więc my już jesteśmy w parku. Ja bym chciała, żeby ona sobie dzisiaj trochę logikę podszlifowała, bo no, jest nam to niezbędne do pracy, a chciałabym, żeby miała awans, bo chciałabym małe zmiany w domku jakieś takie zrobić. Chciałabym, żeby ona kiedyś miała wielki dom. O, drugi poziom, okej. Okay. To już do pracy mamy wypełnione. Tylko musimy jeszcze dane wywiadowcze. Czy tu jest komputer? Wątpię. To w sumie możemy się wybrać do biblioteki. Ale niech jeszcze na chwilę pogra, bo trzeci poziom to może nam się przydać. Przepraszam, muszę tu sprawdzić moją wiadomość. Pozdrawiam moją mamę, która do mnie pisze SMS-a z drugiego pokoju. Dobra, jak już skończyłaś, to możesz iść skorzystać z toalety. Tutaj. Czyli mogłabyś się w sumie z kimś zapoznać, bo myślę, że to byłby okej pomysł w sumie, bo kiedyś by ci byli raczej potrzebni jacyś znajomi, żebyś nie była sama jak palec. W sumie patrzcie, dziwne, nie? Bo palce nie są same, bo jeden palec ma drugiego, ten ma tego, tego. Każdy ma jakieś palce, nie wiem, to jest przysłowie sam jak palec.
Dziwna jestem. Jupi. Tak, dzisiaj niedziela, bardzo taki pracowity dzień jest. Tak, zapoznaj się z nią, możesz jego też poznać, może kiedyś coś. Teraz ja bym chciała, żebyś jeszcze skałek poszukała w sumie, bo myślę, żeby ci to było potrzebne. Te skałki, te pierwiastki, to wszystko jest nie dla mnie. Nie, no żartuję. Musi nam się to przyda kiedyś na pewno. O, żaby. Żaby. Tu mamy jakieś skałki, możemy je wykopać, będzie ok. Jak wykopię jakiegoś diamenta czy coś, że będziemy mogli wysłać do rady genealogicznej. Tutaj szukaj, tutaj masz do wykopania, tu będzie na pewno jakiś pierwiastek, bo jakiś taki ma kolor fajny, taki diamentowy. Nie gadaj już! A, właśnie muszę coś sprawdzić, bo mam wrażenie, że źle coś przeczytałam. O, pokaż się. Fotka. Okej, idź dalej. A jaką ona żabę miała? Bo nawet nie spojrzała. A, to bakłażan. A, to one mi nie są. O, tu jakaś nowa jest. Słonecznik. To możemy z tygrysią. Tygrysia będzie. Przepraszam, musiałam odebrać. Okej. Czy jeszcze tu coś jest, żebym musiała zbierać? Dzisiaj taki luźny odcinek, bo musiała iść nie musiała iść do pracy, mogliśmy coś tam pozałatwiać. Takie rzeczy organizacyjne, bardziej takie w domu rzeczy, żeby do pracy się podszkolić. Dobra. Niech ona wraca do domu. Ogarniemy tę radę. Wyślemy. Tak sobie patrzę w podgląd, tak sobie myślę, że na filmiku wyglądam, jakbym nie miała włosów, nie? Tak, bo tak koka za bardzo nie widać. Aha. Kto dotrwał do tego odcinka, do tego momentu bez przewijania, niech napisze żaba. Muszę wiedzieć, kto dotrwa, bo inaczej nie będę nagrywać takich długich filmików, będzie masakra, jak nikt to nie będzie. Każdy będzie tylko przewijał, będzie czekał do innego momentu, jakiegoś takiego ważniejszego. Myślę jej do rady, wydobądź. Co tam tu mamy? 85, hajsy lecą. Aha. Spróbuj później. Ja bym chciała, żeby... Co ona może dzisiaj porobić? Zobaczymy umiejętności. Granie w gry wideo. To możesz w sumie iść pograć, żeby mieć już ten kolejny trzeci poziom. Komediowe. Gotowanie. Logika, okej. Okay. O, James. Zostaw to. Hehe, jaram się jak nienormalne. Dobra, zaprosz go do środka. Dzisiaj wieczór z Jamesem spędzimy. Tylko stój. Przebierz się. Na. Drugi. Nie wiem, co to jest, ale się przebierz.
Nie, nie, nie. A, dobra. Na luzie, żeby sobie nie pomyślał, że jakaś jest z niej, wiecie, idiotka. Możecie w sumie porozmawiać chwilkę. Czemu stoicie w przedpokoju? Zapytaj go, jak minął mu dzień, powiedz, że byłaś sama w parku dzisiaj. Musiałaś podszlifować umiejętności. Chcesz pewnie kogoś pocałować? No. Wiecie co? Ja bym go w sumie spytała, czy on jest w związku, bo jakoś tak, jak ona wzięła ministerskie zapoznanie, to on jakoś tak ją trochę odrzucił, można powiedzieć, tak, wiecie, takie, no, to dziwne dla mnie było. Przepraszam, że pewnie słyszycie, jak mój komputer strasznie huczy. Już mi ktoś napisał, czy to odkurza, czy to co, także mówię, że to jest komputer. I co, jest samotny? Dobra, tam flirting, good flirting, not bad, przyjaciół. James ma fajny domek, więc by było okej. Okay. Myślę, flirt jest okej. Okay. Na razie nic tak się zbyt złego nie dzieje. Dobrze się przyjaźnił. Bardzo dobrze, znaczy, przepraszam, super. Nie wiem, czy nie wyznamy zauroczenia, bo to będzie zbyt takie, że wiecie. Gadka na podryw, może być, spoko, nic takiego złego. No, flirciarstwo, też jest flirciarstwo. Najlepszy moment, skończę odcinek. Przepraszam, ale jeszcze nie. Dobra, zrób uwodzicielską pozę taką. Czy to jest takie uwodzicielskie? Czy raczej nie? Jezu. Jeszcze raz zrób tą uwodzicielską pozę. Pierwszy pocałunek, ja to chciało już. No nie wiem, nie wiem. Dobra, na razie poślij pocałunek, tylko żeby nie było zbyt... Ej, halo! No dobra, tam łaskocz bezlitośnie. Co, nie podoba się? Szybcze, słodkie słówka, taki flirting. Wtul się. O Jezu! Jakie to jest przysłodkie. Robię milion zdjęć. Dobrze, dobrze, dobrze. Koniec tych flirtów. Nie ma, nie ma. Zjedźcie sobie hot dogi. Nie możesz go zawołać? No, będzie chciał, to sobie weźmie. Tu nie. Zobaczymy. Już 22, ona w sumie ma jutro do pracy, a on chyba poszedł do domu. Poszedł? Się tak bez pożegnania, dobra. Trudno. Nie chciał hamburgera, hot doga. To nie. Nawet nie wiesz, co tracisz, James. Okej, podmywaj, bo już przez tą czyste flirt, to już to się w głowie przewracało. Nieźle. Okej, okej. I idź już spać. A ja już... Ała, kończę ten odcinek. I tak był, myślę, dosyć długi. Ale mimo to mam nadzieję, że wam się podobał. Spauzuj. I jeżeli tak, to dajcie łapki w górę,
subskrybujcie mój kanał dalej, albo dajcie subskrypcję, jeżeli jesteście tu nowi. Skomentujcie, co powinnam kupić do domku, czego nie mam, co jest mi potrzebne. I zapraszam Was do kolejnych filmików.